Halo halo, witam wszystkich bardzo serdecznie I przechodzimy sobie do omówienia krótkich zmian jeżeli chodzi o Dead by Daylight Jak sami możecie zobaczyć jest nowy tom Nazywa się Transmission, czyli skrzynia biegów od auta Chociaż nie wiem jak to jest przetłumaczone Z angielskiego Transmission to jest skrzynia biegów, tak mi się skojarzyło, więc spoko No i mamy tutaj oprócz tego tomu, czyli tych nowych zadań, które możemy wykonywać właśnie nowym bohaterem oraz ocalałem no, to jest właśnie również ten nowy killer, i on jest tutaj nazwany osobliwość. Po angielsku to jest The Singularity, czyli dawno oczekiwany zabójca. Dead by Daylight, akurat, ma to do siebie, że pobiera sobie właśnie tych sławnych zabójców, czy takich znanych z różnych filmów i po prostu je do gry jest to bardzo fajne i w zasadzie to jest to co utrzymuje tą grę przy życiu mi się wydaje. Ale zerknijmy sobie tutaj na opis. Jeszcze nie zdążyłem zagrać w tą grę, ponieważ dalej mi się aktualizuje. Jak możecie zobaczyć, tu jest, że pobrało mi całości. No a mam jeszcze tutaj około 10 minut zmian, więc typowe Dead by Daylight a w takim razie zrobimy sobie y, przegląd jak tutaj wyglądają zmiany i co dodali. Czyli zabójca to osobliwość, osobliwość, potencjalny katalizator zagłady ludzkości bla bla bla. Jego rozprzestrzenianie się jest nieuniknione i może materializować się na całej mapie przez sieć organicznych biokapsuł. A to ciekawe. Czyli m, tak jak jeden z killerów też może się e, teleportować, ale zobaczmy sobie jak działa jego moc. Czyli moc osobliwości instant instant Kwestiacja kwantowa Osobliwość może wystrzelić kilka biokapsuł Na różne powierzchnie na mapie OK. Po przymocowaniu Biokapsuły można jej używać do lokalizowania I szpiegowania ocalałych, czyli podejrzewam Jeszcze nie widziałem tego killera Na pewno był na PTB, czyli testowych Na pewno da się Przez to patrzeć O ile dobrze kojarzę Tak podejrzewam, podczas prowadzenia obserwacji Z biokapsuły osobliwość może oznaczać ocalałych Znajdujących się w linii wzroku, co powoduje Zastosowanie Efektu cienia. Gdy ocalały zostanie objęty cieniem, osobliwość może zmaterializować się zanim i natychmiast rozpocząć pościg. A to ciekawe. Ocalały z cieniem rozprzestrzenia efekt na innych pobliskich ocalałych. O kurde, to jeszcze coś ala. Taka trucizna przynoszona oddechem. Stan specjalny. Tryb przytaktowania. Po przeniesieniu się do ocalonego z cieniem osobliwość zyskuje tymczasową premię do prędkości, niszczenia palet i ścian, uszkadzanie generatorów i przeskakiwanie W trybie przytaktowania nie możesz używać mocy, a trafienie paletą nie ogłusza Cię. Zamiast tego otrzymujesz chwilowe skrępowanie, czyli podejrzewam, że spowolnienie, nie wiem jak to jest po angielsku, wydaje mi się, że po prostu dziwnie to jest przetłumaczone, przynajmniej ja po polsku nie gram w DBD, a paleta zostaje zniszczona. Specjalna interakcja, impuls elektromagnetyczny. Skrzynki EMP pojawiają się na mapie po rozpoczęciu próby Tylko ocalali mogą z nich korzystać. Z czasem e, skrzynki te zaczynają wytwarzać EMP, które ocalali mogą zabrać. Ocalali mogą wystrzelić z EMP, aby tymczasowo wyłączyć biokapsuły i usunąć cień z innych ocalałych zasięgu. Ok, czyli po prostu kolejny typ skrzynek, który pojawi się na mapie, ale tym razem wygląda na to, że one będą nieograniczone, z tym, że będziemy mogli je, z nich skorzystać tylko e, Pewnych odstępach czasu. Więc z jednej strony dobrze, z drugiej strony nie, bo jeżeli nie zdążymy, powiedzmy, robi każdy generator, jeden się gania i nagle się pojawia. Nie wiem, jaki jest po prostu czas złapania tego EMP z tej skrzynki, ale zobaczymy. Postaram się też zagrać potem killerem albo na tego killera i zobaczymy, jak to faktycznie wygląda. Więc przyjrzymy się teraz perkom. Czyli jakie ma umiejętności, czyli trzy nowe umiejętności o, o Ograniczenia genetyczne Gdy ocalałe kończy leczenie Otrzymuje na pewien czas efekt wyczerpany Czyli exhausted. E, ciekawe na jaki czas Wymuszone wahanie, gdy ocalałe wchodzi w stan agonii Wszyscy ocalali, znajdujący się w jego pobliżu Zostają natychmiast skrępowani I poruszają się wolniej, czyli to jest jednak faktycznie Spowolnienie e, Tutaj ciekawe czy pokazuje tych Ocalałych Podejrzewam, że to jest e, Taki kontr, kontrperk do perka, który ma jeden z surwów, nigdy nie pamiętam nazwy, że po prostu jak podnosi ocalałego, a to dopiero jak podnosi ocalałego, tu jest stan agonii, dobra, to nieważne. Uczenie maszynowe. Umiejętność aktywuje się po uszkodzeniu generatora. Gdy jest aktywna, następny uszkodzony generator zostanie naruszony. Gdy naruszony generator zostanie w pełni naprawiony, otrzymujesz efekt niewykrywalny i poruszasz się szybciej przez krótki czas. A, czyli... E Coś jak. I już był taki perk, tylko po prostu wystarczyło uderzyć ten generator. Sorry, że nie mówię po nazwach, ale po prostu nie gram za dużo z zabójcami, więc ciężko mi e, powiedzieć, ale jest taki perk jeden. Na pewno jak znacie, dajcie mi znać w komentarzu, jak się nazywa. W każdym bądź razie jest od piramidy do głowego, ale ten wydaje mi się, że będzie lepszy. Chociaż będzie można go użyć tylko 5 razy na 5 generatorów. No. Okay. Eee, dobra, nowy eee, ocalały, czyli Gabriel Soma. Dead by Daylight, koniec transmisji, wprowadza również nowego ocalałego Gabriela Soma. Gabriel Soma, który jako jedyny przeżył nieudaną misję na planecie Dwarka, znajduje pocieszenie we wspomnieniach z przyszłości. Jednak czy wspomnienia te są prawdziwe, to zupełnie inna sprawa. Dobra, teraz jakie ma perki? Rozwiązywanie problemu. Gdy ścigacie zabójca, widzisz aurę generatora z największym postępem. Po przewróceniu palety zobaczysz również przez chwilę aurę zabójcy. Ja wiem, czy to może być ciekawe. Raczej, raczej, raczej to nic nie daje. Doświadczeni e, o, ocalali to po prostu już, jak biegają z killerem, to słyszą e, generatory, gdzie są jakie robione i po prostu się to zapamiętuje. Więc ten perk jest no, słaby. To nawet na początku dla nowych się chyba nie przyda. Po przewróceniu palety, dopiero się za, ogląda aure zabójcy. Do zabawy ten będzie. Ten perk będzie stworzony do tego, po kontuzji biegasz nieco szybciej Po uzdrowieniu członka drużyny zyskujesz efekt wytrzymałość na krótki czas No to akurat może być fajne jak na przykład kogoś się leczy Nagle się pojawi Zabójca tylko po prostu trzeba być zranionym no ale też trzeba zdążyć żeby Tego innego calowego, zdążyć wyleczyć. Złomiarz. Złomiarz aktywuje się, gdy trzymasz pustą skrzynkę z narzędziami. Zalić świetny test umiejętności podczas naprawy generatora, aby zdobyć żeton. Gdy osiągniesz maksymalną liczbę żetonów, stracisz je wszystkie automatycznie uzupełnisz skrzynkę z narzędziami do pełna. Umiejętność jest wyłączana po uzupełnieniu skrzynki z narzędziami. Raz na próbę dostaniesz również możliwość przeszukania otwartej skrzyni z gwarancją otrzymania podstawowej skrzynki z narzędziami. No, złomiarz może być ciekawy, tylko w zależności od tego, czy możesz żeton stracić, jeżeli nie trafisz świetnego testu. Hmm, chyba tylko ten ostatni perk będzie. Najlepszy z tych trzech mi się wydaje. Ten złomiarz jest interesujący. No i w końcu jakaś ciekawa mapa, przynajmniej z tego co tutaj widzę. Ziemię toba. Kompletnie inne. Widać, że to jakby było kompletnie na innej planecie. Ale tutaj pisze, że jednak bujna dżungla pełna flory i fauny niespotykanej na ziemi. Aby podziwiać jej piękno trzeba ryzykować życiem i zdrowiem. Ta mapa jest darmowa dla wszystkich graczy. O, dobrze, że to napisaliście, bo kurde. Zawsze były mapy y, darmowe, ale okej. Okay. Killer oczywiście i, zabójcy, y, killer i ocalały oczywiście będzie y, niestety za realne pieniądze, ponieważ no cóż, licencja kosztuje, podejrzewam, że będzie kosztowało to od 900 tych specjalnych monet, czyli jakieś 5 euro, 5 euro, chyba coś takiego. Możemy tutaj zobaczyć jego e, broń, przynajmniej ciekawy wygląd. Dla tego calałego jest tu poświetlana koszula, chociaż tutaj nie widać tego poświetlenia, ale podejrzewam, że to jest troszkę bardziej e, jaskrawe. I to by było na tyle e, dziwne, że nie ma żadnych zmian aczkolwiek no, jeżeli dodają jakąś nową e, licencję e, nowego killera albo jakiekolwiek inne większe pacznocy to nie robią mimo wszystko zmian, a przydałoby się mimo w tej grze e, no cóż dajcie znać w komentarzu co myślicie a ja postaram się e, dzisiaj albo w kilka e, następujących dni w tym tygodniu e, zagrać killerem Aczkolwiek nie wiem, czy mam pieniądze, żeby go kupić. W każdym bądź razie na pewno zagram przeciwko niemu rzucę na YouTube i zobaczymy, jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Widzimy się następnym razem. Jojo yo, yo.